Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, kamera numer która? 3, tak? 2, że ten tu, o właśnie. Ten program się nie ten program to nie nagrywa się o 4 rano, tak, tylko tak. To jest normalna idziemy, godzina proszę. Popołudniowa. To ja Wam muszę opowiedzieć, jedna historia to jest w ogóle traumatyczne przeżycie, bo lecieliśmy lokalnymi liniami bułgarskimi z Sofii do Warny z Krzysztofem Chowczycem i jego ekipą na rajd Złote Piaski. Też to robiłem kiedyś, tymi liniami. Po pasie w ogóle szliśmy do samolotu i ja patrzę, a to jest taki stary, na którym nawet było napisane 1964 rok. Taki, no też śmigłowy, dwa śmigła, An coś tam. Kukuruźnik. An-24. Nie było w ogóle tych szafek, po prostu tak jak w pociągu, takie półki, że aha. Coś tam. No ale i on dwa razy się rozpędzał. Siedziałem w ogóle w pierwszym rzędzie, kolana miałem pod brodą, tu były drzwi do kabiny pilotów. Tutaj siedziała, wyobraźcie sobie, koza ze związanymi nogami. Prawda? Koza? Koza, żywakowa. I rozmawiałeś z nią całą drogę. Nie no, bo popalając fajeczkę za fajeczką. Miała swojego opiekuna lokalesa, który ją właśnie gdzieś tam transportował. Ale najgorsze było to, że ten samolot się nie rozpędził się i nie wystartował. Zabrakło mu poweru. Zawrócić. Zawrócił i jeszcze raz i nie. I my już chcieliśmy wysiadać. Hołek, on się strasznie boi latać. Chciał, żeby go wypuścić, a... za trzecim razem się wzbiliśmy i tylko najgorsze było jeszcze to, słuchajcie, że w pewnym momencie pilot, który jeszcze, to było przed World Trade Center, więc się wychylił z tej swojej kabiny i mówi, a tam tutaj po lewej najwyższy szczyt Bułgarii. I w tym momencie wszyscy, którzy byli na prawej stronie, mi tu na kolana, tu, żeby przez okienko, tu wszyscy się przenieśli patrzeć na ten szczyt, a samolot po prostu i on, na zot, wszyscy.